dobry, we Vlogmasie numer 3. Ja właśnie szukam samochodu. Patrzę, że tu jakaś kolejka się zrobiła. Gdzie ja się parkowałam? O, widzę, jest. Było dziś z rana bardzo, bardzo mroźno. Musiałam spryskać cały samochód. I zobaczcie, jakie mi zostały zacieki tutaj. Z przodu tak samo, więc nie wiem, będę musiała kupić chyba jakiś lepszy płyn. No chyba, że tak wszystkie po prostu zostawiają zacieki, bo się nie dało zeskrobać. Chyba, że po prostu będę nagrzewać wodę i po prostu ciepłą wodą lać, ale słyszałam, że to jest niedobre dla szyb, że może pędz. Dajcie mi znać, jeżeli macie jakieś fajne rady na takie zamrożone szyby z samego rana, bo to była masakra dzisiaj. Nie dość, że żarówka jest przepalona akurat w miejscu, gdzie ja parkuję i po prostu nic nie widać z samego rana, jest ciemno, strasznie. To właśnie ten lód taki był, no nie dało się kompletnie go zdrapać. Dobrze, że miałam tą butelkę kupioną z tym płynem takim, z alkoholem, więc to fajnie mi odmroziło na jakiś czas, no ale no takie zacieki, no ohydnie to wygląda. Dobrze, że samochodu nie miałam w weekend, bo właśnie tak planowałyśmy z Natalką, żeby zajechać do Myjki, bo ostatnio jak sąsiad tutaj wsiadł, to tak się popatrzył, a on jest taki, wiecie, czyści swój samochód sam co tydzień, a ja chyba ostatni raz byłam w Myjni, ojku, chyba latem. Tak mi się wydaje i to tak na początku lata, chyba na początku sierpnia, ale już sobie ręki nie dam uciąć. Dobra, ja jadę, muszę skoczyć na pocztę, bo mam przesyłkę do wysłania, bardzo fajną przesyłkę. Dla kogoś, nie powiem, jest to tajemnica, sorry, że tak was trzymam w tajemnicy, ale to ma być taka niespodzianka, chociaż ta osoba no niby wie, że coś tam dostanie, ale... Ale nie mówmy o tym tak. Idę na pocztę, wyślę przesyłkę, mam już dwie kartki do wysłania i zobaczymy się w domu. Zobaczcie, jaka niespodzianka na mnie czeka pod drzwiami. Plus przyszło coś, nie pokażę wam adresu, ale przyszła do mnie kartka. Wydaje mi się, że to jest pierwsza kartka świąteczna, taki troszeczkę mały sneak peek wam pokażę, żeby adresa nie było. Zobaczcie, ile naklejek. I wiem od kogo, ale zaraz wszystko otworzę. I te torby, ale to będzie oddzielny film na 100%. Przez te wszystkie zakupy, które robiłyśmy w ciągu weekendu, ja czuję, że po prostu mi brakuje dnia. Mam dom nieposprzątany, bo wczoraj naprawdę niewiele zrobiłam ani w sobotę. Znaczy w sobotę sprzątałam z rana, ale się skoncentrowałam bardziej na łazience, odkurzanie i tak dalej. Nie wiem, w ciągu weekendu to było pranie i tak dalej. I teraz wszystko po prostu mi się napiętrzyło. Jak przyszłam teraz do domu, to po prostu aż mi ręce opadły, bo czuję, jakbym w ogóle, wiecie, nic nie zrobiła w weekend. Wszystko stoi tak, jak stało wczoraj i przedwczoraj. Te pranie to jest najgorsze, bo wiecie, my mieszkamy w mieszkaniu i niestety te ubrania tak nam tutaj wiszą i się kiszą, bo jak jest lato, to jest fajnie, można sobie na balkonik wyłożyć rzeczy i one fajnie szybko wyschną, a zimą, no niestety, trzeba je mieć w domu i to mi się bardzo nie podoba, bo mi się wydaje, że te ubrania po prostu są wszędzie. Widzę, że one już chyba wyschły, więc zaraz zabieram się za składanie ubrań, zanim Natalka wróci ze szkoły, bo ona chce dla was pokazać, co dzisiaj zrobiły nasze dwa elfy. One są tam, ale to już zrobię, poczekam na Natalkę, żeby wam pokazała. Wstawiłam już, znaczy na razie włączyłam piekarnik, zrobimy dzisiaj takie wegetariańskie burgery. Wcześniej ich nie robiłam, ale wiele osób mi polecało właśnie te z Aldiego, albo z Lidla, też w Lidlu robią. Byłam w Aldi, więc kupiłam w Aldi właśnie takie burgery i mam świeże bułeczki, w ogóle sałaty i tak dalej, więc zrobimy sobie dzisiaj taki obiad, taki ala na szybko. Tak po prostu miałam ochotę. No i zabieram się za sprzątanie. Kalendarze zaraz będziemy otwierać. I kolejny raz mówię to dla was, że mam naprawdę duży problem z internetem. Wiecie co, może ja tutaj przysiądę. Mam naprawdę duży problem z internetem, ponieważ... nie wiem, jak jest u was. Tutaj jest kilka operatorów internetu. Ja mam Sky. Mam Sky odkąd dosłownie się tutaj wprowadziliśmy, czyli 11 lat temu prawie. I ten Sky byliśmy tak, wiecie, najpierw mieliśmy telewizję, Sky, internet, później to podwyższali te ceny i w zasadzie z telewizji już nie mamy chyba. Nie, nie płacę za telewizję. Mam tylko telefon i internet, bo telewizji w ogóle nie oglądamy. Mamy Netflix i Amazon.
I słuchajcie, ten internet ma 17 megabajtów tylko, właśnie się wczoraj dowiedziałam. Byłam ponad godzinę na telefonie. Najpierw fajnie szybko odebrali mój telefon, jakiś tam konsultant, bo powiedziałam, że mam problem z internetem, bo filmik mi się zupełnie nie ładował. Ładował mi się dosłownie caluśki dzień i noc. No, tak prawie. I myślę, nie no, coś jest nie tak. Wiem, że on był długi, 34 minuty, ale to nie powinno trwać aż tak długo. W międzyczasie zrobiłam kolejny filmik na kolejny dzień i to dalej mi się jeszcze nie przegrało jakby na YouTube. Więc nie wiem, o co chodzi. Pan powiedział, ten technik ze Sky'a, on szybciutko odebrał telefon i powiedział, że nie ma żadnego problemu na łączach, że to nie jest jakaś techniczna sprawa, że to jest po prostu jakiś błąd, że trzeba zresetować router i być może zacznie lepiej działać. I tak sobie myślę, nie no, nie zresetuję teraz, bo tak, jeden filmik jeszcze już dosłownie było chyba 8% i miał już się załadować. I zaczęłam drugi ładować, bo myślałam, że to po prostu, nie wiem, jakoś szybciej mi to zejdzie, no nie pomyślałam. Więc nie mogę ani go zresetować, bo pan powiedział, że jeżeli to zrobię, to powinno coś tam zaskoczyć i być szybsze. Z tym, że druga opcja jest taka, pan mi powiedział, że mam no dosyć wolny ten internet, że dlaczego nie przejdę na ten fiber czy coś takiego, najszybsze. Ja mówię, no pewnie, że dlaczego nie, ja mogę naprawdę dopłacić, zresztą teraz jest ten Black Friday, jeszcze przeceny, zniżki są przez cały tydzień, więc może akurat fajna cena by była. Już nawet patrzyłam inne opcje, żeby się przepisać do innego operatora, bo widziałam, że Vodafone ma 63 MB za bardzo podobną cenę, którą płacę teraz, pomimo tego, że jestem z nim ponad 10 lat. I już wiecie, byłam przygotowana, że dobra, dopłacę, jak po prostu chcę mieć szybki internet. Po godzinie, dosłownie godzina i jedna minuta czekałam w linii, na linii, żeby połączyć się z panem, który miał mi powiedzieć, jakie mogę dostać oferty, bo jeszcze mi się kontrakt kończy właśnie w grudniu. Tak więc teraz jest super czas właśnie, żeby zmienić sobie kontrakt. I pan mi powiedział, sprawdził, po 2 minutach dosłownie, nawet może mniej, sprawdził i mówi, nie, tutaj do pani nie dochodzi ten fiber. Niestety, ja mówię, no to jaki najszybszy mogę mieć? 17. Ja mówię, no to dziękuję panu, do widzenia, się rozłączyłam. Po prostu byłam tak zła i tak byłam zawiedziona tym, że nic się nie da zrobić. Nie mogę mieć szybszego internetu, ale dzisiaj rozmawiałam z kolegą i mi zaproponował, żebym podzwoniła po prostu po innych firmach, operatorach i się zapytała i sprawdziła na pewno, czy to tylko Sky do mnie nie dochodzi, czy inne firmy też nie. Tak więc takie jest moje dzisiejsze zadanie sobie na wieczór, po obiadku, po sprzątaniu i po prasowaniu. Tak zrobię i mam nadzieję, że coś mi się uda. Czyli tak, vlog już wczorajszy jeszcze mi się nie załadował, a wy go się spodziewacie o godzinie 19, czyli dosłownie za 2 godziny, 3. Nie, wasze 2, za 2 godziny i wątpię, czy będzie o godzinie 19, pewnie znowu będzie o 12. Wczoraj, wiecie co, nie uwierzycie, ja nie spałam do godziny, było chwilę przed 12, a ja wstaję o 4:30, tak więc byłam troszkę zmęczona dzisiaj, znaczy jestem zmęczona, ale no, co się nie robi dla was, chcę, żebyście dostawali te filmy, ale już jeżeli edytuję ten filmik, i nie chcę, żeby był dłuższy niż 15 minut. Jak go zedytuję, to po prostu nie będę go dawać od razu, tylko poczekam, aż tamten się zrobi, zrebootuję mój router, zresetuję go i spróbuję jeszcze po prostu komputer, żeby internet szedł z mojego telefonu. Zobaczymy, czy tak zadziała i czy będzie szybszy, więc mam nadzieję, że dzisiaj ten vlog się pojawi. Naprawdę, bo mi głupio mi jest i przykro mi jest, bo ja naprawdę nagrywam filmy, montuję je, są gotowe, a po prostu nie wchodzi mi. Masakra. Dostałyśmy kartkę od Sylwii, zobaczcie, i to z tym pieskiem, to bulldog chyba jest, jeśli się nie mylę. Zobaczcie, nasza pierwsza kartka świąteczna. Super, wow. W ogóle Sylwia tutaj, nie chcę wam pokazać za bardzo adresu, ale zobaczcie, są wszędzie naklejki i tak samo w środku. Sylwia, Natalka zaraz jak zobaczy, to ona się tak ucieszy. Jejku, dziękujemy ci bardzo. Naprawdę to jest nasza pierwsza kartka i to mnie chyba zmotywuje do tego, żeby rozwiesić, znaczy w ogóle przyozdobić nasz dom, wyjąć wszystkie rzeczy. Może dzisiaj nie będę dzisiaj ozdabiała, bo mam naprawdę dużo rzeczy do załatwienia w domu, takie wiecie, sprzątanie i tak dalej. Ale wyciągnę rzeczy z naszego schowka
i wyciągnę taki sznurek, który mam, który idzie mi przy karniszu i tam mam takie fajne klamerki, które mogą po prostu trzymać kartki. I to będzie nasza pierwsza kartka na honorowym miejscu. Dziękujemy jeszcze raz, Sylwia, naprawdę zaskoczyłaś nas, nie wiedziałam, że to aż tak wcześnie przyjdzie, ale super, tak, ja lubię kartki dostawać w ogóle świąteczne i lubię dostawać je wcześniej, bo jeżeli dostanę na przykład, nie wiem, 18, 20 grudnia, to jest parę dni i już święta się tą kartką nie można nacieszyć, a tak będzie wisiało dosłownie dzisiaj od 3 grudnia. Super, cieszę się bardzo. A na razie wszystkie zakupy kładę tutaj i to czeka w kolejce na hall. Sporo tego jest. Mamy 3 torby z H&M-u, Primark, Primark, Gap. Ale nie wiem, kiedy dla was to nagram, serio. Natalka chce wam pokazać elfy, które do nas przyszły wczoraj. Zobaczcie, co one zrobią. Bo Natalcia przez przypadek wczoraj, przez przypadek, prawda? Zostawiła to tutaj, swój piórnik i kolorowankę. I zobaczcie, jeden elf ma, jak to, zakreślacz. A drugi, ten, to jest straszne, ja bym się go wystraszyła. Aha. Ma rękę w nożyczkach, a nożyczki jakby chciał przeciąć kolorowankę. Ja nie wiem, co to się stało z tym. Chyba, tak mi się wydaje. On jest grzeczny, tak? Niegrzeczny. A właśnie, co jest na nim napisane? Elf Mates. Toy maker. Ale tutaj, tam, I don't wanna touch him. Jest napisane naughty? Ja mogę go dotknąć. Zaraz zobaczymy, co on ma na metce. Elves behaving badly. Czyli ten jest niegrzeczny. He's kinder than him now. No bo może to jakiś niedobry brat przyjechał, albo kuzyn. No to zobaczymy, co będzie z nim jutro. Będziemy zaczynać otwierać nasze kalendarze. Zrobimy to tak na szybko, bo już dosyć sporo nagrałam dla was. Nasze burgery jeszcze się pieką, a my będziemy teraz otwierać kalendarze. Na to zaczniesz od swojego, czy co? Od czego zaczynamy? Tym. To jest twoje. Dobra, a twoje Ferrero Rocher, tak? Czyli szukamy numeru 2. Tego ja was przestawię, bo tu znowu ciemno, jak jest światło z tyłu. Dobra, numer 2. Gdzie to jest numer 2? 4. Tu. A nie, 3 my szukamy. Tutaj. A ja mówię numer 2. O, biała jest. To jest twoja. Biała czekoladka? W numerze 3. Natalia teraz Ferrero Rocher. Mogę ci otrzymać. Numer 3. Szukaj. Nie ma? Tu. Yeah. Jaka czekoladka? O, ciemne. Ciemne. Ferrero Rondon, Rondor. Nie wiem, po jakiemu to. I te tacy. Tak wygląda, taka ciemna czekoladka. Mhm, okay. Czekoladka. Teraz ten perfum. Perfumy. A ty już tam sobie możesz szukać numeru 3. O, już wiem, już mam. Tylko nie otwieraj jeszcze, dobra? Tak. Czekajcie, 3. Gdzie jest numer 3? Aha, tutaj. Spróbuję go nie porwać. Czyli no, jest miejsce na palec, ale jest tak z takiego kartonu zrobione, że bardzo źle się to otwiera, bardzo. Widać? No. Widzicie, co, jeszcze nie dokupiłam tej poduszki białej, się boję teraz, że w Aldi nie będzie. A dzisiaj chciałam po prostu do domu szybko wrócić. Okej, okay, Miss Dollar. Yes, Miss Dollar. Zaraz zobaczymy. And rate it out of 10. O, w drugą stronę psiknęłam. Wiecie co, to pachnie jak Burberry. Serio. How much? Jak? 8. 9 na 10. 8 na 10. Ten pierwszy mi się bardziej podoba. Jest kwiatowy. Ale ładny. Ale ten pierwszy bardziej mi się podobał. Miss Dollar. Okej, okay, mam numer. O! Spadło! Okej, okay, mam numer 3. Numer 3. Mhm. Packed it good. It's very small. Mięciutkie.
my god. It's this thing. Wait. Tak. It's purple, then it's pink. Wow. And it says squishy stress ball bounce to light up. Ale to chyba to jest to, co ty chciałaś, nie? Takie, co ostatnio oglądałaś. No, but it says bounce to light up. Może musisz na tamtym, to już później spróbujesz, ale to jest to, co chciałaś, nie? Takie to jest, no. Widziałam, a to faktycznie ma inne kolory. Nie zwróciłam uwagi, słyszcie. I used to, to można wymieszać. I took the net off. Tam jesteś w środku, faktycznie. Na pewno można to rzucić w ziemię i się świeciło. A teraz najważniejszy prezent. Uwaga, uwaga. Ale chyba was zatrzymam. Popatrzę, że już dużo czasu minęło, a zanim ja się tam dokopię, to poczekajcie, grę. Mam paczuszkę, mam nożyczki. Zabrałyśmy od elfa. Będziemy przecinać. Nie mogę poczekać. Nie możesz się doczekać? Nope. Ale ładnie pachnie. Znaczy ja ładnie pachnę. Ładnie pachnę. Pachnę. O, Zubik tu jest. Faktycznie. Ach. Klejem przyklejone. It looks chocolate. It's like chocolate. It looks like Kinder. Tak? Co to? Pomadki chyba. Tak. Bananowa. I z kokosem! To jest moja ulubiona. Jeszcze nigdy w życiu nie miałam takiej, ale banan i kokos. Kokos! O, z Eveline! Natalka, to jest dla ciebie dzień trzeci. Wczoraj zadbałyście o twarz, więc coś do tego. Dziękujemy ci bardzo. Mój jest kokosowy, a twój jest bananowo-kakasowy, tak? Nie, bananowy. Czy? Nie, i kokos też tam jest. Ale super, jak ja się cieszę! Dziękuję, dziękuję. Natalka ma bardzo duży problem właśnie z ustami, bo często jej takie się czerwone robią i non-stop gubi pomadki. Ona już pewnie w szkole ma w tym... jak to się mówi po polsku? Pod biureczkiem, bo tam każdy ma swoje biureczko, taką ma szufladkę i tam na pewno ma 1000 tych pomadek. Dziękujemy bardzo. Będziemy używać na pewno. Dziękuję. Tak. My już chwilę później chciałyśmy się tylko z wami pożegnać i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Cabin out